Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Wiesz, to zależy, jaki tryb życia prowadzisz. Kiedyś prowadziłam bardzo skrajny tryb życia. Wciąż nie wierzysz w to, że kiedyś bardzo imprezowałam, ale tak było. I to były takie skrajne momenty, że jak robiłam detoks, no to... Cierpiałaś. Cierpiałam, telepało mną, wiesz, odstawienie kawy, cukru było po prostu jakimś drastycznym doświadczeniem. I myślę, że większość osób, które żyje skrajnie i właśnie czeka na przysłowiowy piątek, czy odpina wrotki, jak to się mówi, wiesz, w wakacje, czy w weekend, no to takie detoksy, oczyszczania, programy, kuracje i tak dalej może przeżywać, no, hardkorowo, tak? Natomiast osoby, które i do tego dążymy, myślę, taki przynajmniej jest mój cel, że żyją w względnym balansie na co dzień i nawet jeśli sobie pozwolą na te święta czy coś tam, to nie jest tak, że nagle się rzucasz na wszystko, co nie jest dozwolone w twoim kodeksie moralnym, tak? Tylko po prostu, no, korzystasz z życia, bo to są przyjemne rzeczy, nie wiem, kawki, nie kawki, wiesz, winko, jakieś tam słodycze i tak dalej, ale wciąż w jakichś granicach normy, tak? Więc dla mnie detoksy są po to, żeby cały czas gdzieś nam utrzymywać tą granicę normy, ale dostosowywać ją do zmian, które po prostu zachodzą w takiej mojej codzienności. Wiesz, no nie stajemy się niestety młodsze, czy zazwyczaj ten wiek, nie mówię, że tutaj wiek jako linearna, tak? Po prostu ilość lat przeżytych, ale no jednak no nie da się tego ukryć, że ciało się starzeje, że po prostu nasza codzienność się zmienia i jak mamy taką większy wgląd czy większy kontakt ze sobą, no to po prostu wydaje mi się, przynajmniej u mnie tak jest i to działa i na tyle ile osób było przez lata na detoksach wyjazdowych czy teraz na warsztatach online'owych, no to pokazuje, że jesteśmy tak bliżej siebie. Jak jesteśmy bliżej siebie, to wiemy, co nam służy, co jest fajne, na czym chcemy się skupiać, czy coś jest nasze, czy nie nasze, albo co już było, a może, nie wiem, chociażby chęć, nie wiem, zmiany miejsca zamieszkania jest na przykład teraz istotne, tak, bo to zawsze było na przykład naszym marzeniem. Też właśnie chyba nie chodzi o to, żeby sobie odmawiać tych rozpustnych rzeczy, tylko żeby zrozumieć, że one nam nie zawsze służą. Rozmawiałyśmy w poprzedniej rozmowie o tych czerwonych lampkach, czy o tych intuicyjnych po prostu podpowiedziach z naszego ciała, czy takich naszych potrzeb, tak? Że jak mamy ten kontakt ze sobą i nawiązujemy krok po kroku, day by day po prostu tą relację, no to po prostu te decyzje są nasze. A myślę, że żyjemy w takim świecie, kiedy często podejmujemy decyzje, które są jakimś oczekiwaniem innych, wiesz, społeczeństwa, kulturowo, rodzinnie i tak dalej, i tak dalej. I wiem, że to jest cholernie trudne, tak, żeby wiedzieć, jakie jest nasze zdanie, czy jakie są nasze potrzeby, ale może to wydaje się dla słuchaczy, słuchaczek takie, że wiesz, że jedzenie na przykład pozwala dotrzeć do tej głębi siebie, czy tam do tych właśnie decyzji, czy potrzeb. No ale jedzenie jest pożywieniem. Jeśli zaczynamy je traktować jako coś, co na nas po prostu odżywić, dodać energii fizycznie, czyli tej chęci, a nie obciążyć, to też chyba rozmawiałyśmy w ostatnim odcinku, no to zaczynamy naprawdę tak, wiesz, dawać sobie więcej luzu wewnątrz. Jak dajemy sobie więcej luzu wewnątrz od układu trawiennego chociażby, tak, no to zaczyna się więcej pojawiać przestrzeni na jakieś, nie wiem, decyzje, zastanowienie się, wiesz, uczymy się jako dorośli poprzez refleksję, tak? Więc tych refleksji myślę, że mamy dużo na co dzień, ale po prostu często nie mamy czasu, żeby się zastanowić, czy to już jest czas, żeby coś zmienić, albo właśnie coś od nowa zacząć właśnie nie od kawy, tylko tam od soku. A z drugiej strony, jak się napijemy tej kawy raz na jakiś czas, to też nic się nie stanie, albo pewnie, wiesz, czy jesteśmy w ogóle gotowi na tą zmianę. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.